Witamy na konferencji prasowej po meczu Obrony Radom, Pelikan Łowicz. Wynik meczu 0-1. Poproszę o wypowiedź. Może pierwszy trener gości, Paweł Jakubiak. Jak pan ocenił ten mecz? Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim zacznę od wielkich gratulacji dla swojego zespołu, dla swoich chłopaków, bo zwłaszcza ta końcówka, no to dowieźliśmy tą końcówkę determinacją, charakterem, zaangażowaniem. Bez tego tych punktów pewnie byśmy nie wzięli, ale odnośnie meczu, no uważam, że do czerwonej kartki byliśmy zdecydowanie zespołem lepszym. Piłkarsko, może tych sytuacji nie stworzyliśmy, nie wiadomo ile, ale plan był taki, żeby zespół broni trzymać jak najdalej od naszego pola karnego, od naszego 30 metra, bo wiemy, że tutaj stały fragment, atak szybki, w drugie tempo ten atak szybki rozgrywany, więc no, staraliśmy się, żeby reakcja po stracie piłki była jak najszybsza i domknięcie trzech ofensywnych zawodników, żeby nie przyjmowali piłki do przodu, a zamykali się podaniem, przyjęciem do tyłu. Paradoksalnie bramkę strzeliliśmy z ataku szybkiego, czyli coś, czego tutaj nie zakładaliśmy, że taka sytuacja się wytworzy, ale no ja jestem zdania takiego, no jak trzeba wymienić 20 podań, to wymieńmy i spróbujmy bramkę strzelić, ale jak trzeba wymienić jedno i też może bramkę strzelić, no to musi z tego skorzystać i dzisiaj my z tego skorzystaliśmy. Cieszymy się bardzo. Wielkie gratulacje jeszcze raz dla mojego zespołu, dla mojego sztabu, bo fajną historię na dziś piszemy i z tego się bardzo cieszymy. Dziękuję. Trener broni. Panie trenerze, do pewnego momentu było dobrze, no to do strzelania bramki przyznanie przynoszę za zespołu gości, a potem co się stało? Przede wszystkim wiedzieliśmy, z jakim zespołem się mierzymy. No, tutaj muszę pochwalić jakby zespół Pelikana. Wiedzieliśmy, jakie mają atuty. Chcieliśmy w pewnych momentach zaryzykować. Chcieliśmy wychodzić spod tego pressingu, co było ciężkie. W pewnym momencie złapaliśmy dobry moment, gdzieś przed stratą bramki mieliśmy sytuację. Jeszcze jej nie widziałem, ale przynajmniej do oddania strzału, tutaj mijaliśmy bramkarza i mogliśmy podjąć próbę strzału. Mieliśmy rzut rożny i notabene z tego rzutu rożnego, gdzie my byliśmy w ofensywie, straciliśmy bramkę. I to był taki no, kluczowy moment tego spotkania. Później no, już dla nas był ciężki moment. Wiemy, że bramkarz gości daleko kopie i tutaj łatwo mogli mijać nasz pressing. Zbierali drugie piłki, próbowali nas rozciągać. No tutaj nasza sytuacja się zmieniła, musieliśmy podejmować większe ryzyko. Nie sposób też nie odnieść się do no, dla mnie kontrowersyjnej sytuacji. Widziałem ją na wideo, uważam. Trener pewnie ma inne zdanie, ale no... Sytuacja była trudna, ale uważam, że był rzut karny dla naszego zespołu. Nawet jeżeli sędzia podjął decyzję, że nie ma tego rzutu karnego, że obrońca gości spowodował nieumyślnie upadek naszego napastnika, to żółta kartka dla nas w tej sytuacji jest krzywdząca i druga połowa też była szarpana, dużo przerw, dużo fauli, dużo leżenia na boisku i myślę, że tutaj no, ciężko było złapać rytm, ciężko było wrócić do gry. My nie stworzyliśmy żadnej sytuacji już w drugiej połowie takiej klarownej, gdzie w pierwszej też mieliśmy problemy z tym i przegrywamy. No. W tle jest ta kontrowersja, ale to na pewno było dla nas bardzo ciężkie spotkanie. Za tydzień mamy również ciężkie spotkanie u siebie i zrobimy wszystko, żeby się przełamać, żeby być gotowym na ten mecz. Trener